Witajcie, witajcie, wasz boski orator wraca ponownie. Witam was serdecznie w kolejnych moich urojeniach. Moich urojeniach tych z kategorii ludologicznych przemyśleń. Biorąc pod uwagę to, co załapkowaliście w ostatnim pytaniu do was, trzecia ściana. Trzecia ściana zdobyła ponad 600 głosów, co bezpośrednio uplasowało ją na pierwszym miejscu waszego zainteresowania. Także, to cóż, zapraszam na kolejny wykład. Proszę przygotować indeksy i jedziemy. Dzisiaj będzie o tak zwanej trzeciej ścianie, jak wspomniałem. Ja rozumiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to może być dla was kwestia co najmniej enigmatyczna, ale jak zaraz się przekonacie, jest to sprawa bardzo wam znana, której doświadczacie bardzo często. W materiale tym, który został poświęcony immersji, czyli temu, co jest najciekawszego w odbiorze gry i generalnie według mnie najciekawsze zjawisko, którym zajmuje się ludologia, nie mógłbym się do niej odwołać w dniu dzisiejszym, zwłaszcza przy okazji rozmowy na temat trzeciej ściany. Czym jest dokładnie trzecia ściana? Czym jest dokładnie burzenie tej trzeciej ściany? To jest coś, co bezpośrednio naszą immersję, czyli zanurzenie się psychiczne w świat gry, bezpośrednio narusza. Narusza jej strukturę, troszeczkę wybudza ze snu. Zaczniemy sobie, powiedzmy, od takiej genezy, czym dokładnie ta metaforyczna czwarta ściana, widzicie? Pomyliło mi się. Oczywiście czwarta ściana, no ale tak to jest. Trochę tych rzeczy jest. Pomyliło mi się z trzecim miejscem. Wybaczcie mi, mea culpa. Trzecie miejsce to będzie coś kompletnie innego. Czwarta ściana. Czym dokładnie ta czwarta ściana jest? Zaczniemy sobie od genezy, czyli od starożytnej Grecji. Przejdziemy sobie od razu po bezpośrednią jej kontynuację w ramach współczesnych gier elektronicznych. Czyli mówiąc ogólnie, czwartą ścianą zwykło nazywać się umowną, niewidzialną jakby granicę, która dzieli odbiorców jakiegoś medium. To może być film, sztuka, teatr, gra, komiks. Od opowieści w nim przedstawionej, czyli pewne takie umowne rozgraniczenie twórca-odbiorca. Pojęcie to ma swoją genezę jak najbardziej w teatrze, w którym aktorzy na scenie tworzą jakby niewidzialną, lecz zamkniętą przestrzeń i zachowują się troszeczkę jakby widzów nie było. Widzowie zdają sobie troszeczkę sprawę z tej granicy, jednak aktorzy dzięki tej umownej czwartej ścianie zwyczajnie bardziej wczuwają się w swoją rolę. Wszystko przybiera troszeczkę taki charakter próby, a nie spektaklu oficjalnego. To sprawia, że bardziej aktorzy są w stanie wczuć się w swoją rolę, którą odgrywają. Zarówno to jest coś takiego, że widzowie zdają sobie sprawę z istnienia tej granicy, ale ignorują ją, przyjmując dziejące się na scenie bądź na ekranie fikcyjne wydarzenia jako prawdziwe. Najciekawsze w tym wszystkim jest, najbardziej interesujące w tym całym zjawisku jest to, że zarówno jedni i drudzy pozostają przy tym przez cały czas jakby w odrębnych światach. Troszeczkę reasumując ten wstęp, czwarta ściana w języku teatru to symboliczna granica między aktorami a widzami w teatrze. Żeby lepiej wam, powiedzmy, to zobrazować, wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie na widowni. Na widowni w teatrze, to jest najlepszy przykład na razie. Jesteśmy my, czyli audiencja, audytorium i jest scena. Scena zazwyczaj ma ścianę lewą, prawą oraz tylnią, gdzie tą czwartą ścianą jest właśnie ta niewidzialna, której fizycznie nie ma, ta jakby przez którą obserwujemy wydarzenia dziejące się na scenie. One, wszystkie te ściany pełnią rolę troszeczkę takiego przekazu. Pierwsza, ta niewidoczna, o której wspomniałem, ale odczuwalna, pewna, konwencjonalna, odpowiedzialna za rozgraniczenie treści od odbioru, czyli tej wspomnianej widowni.
To jest jakby takie odizolowanie aktorów, by ci mogli skupić się całkowicie na swojej grze, bez świadomości jakby bycia obserwowanymi, co może przyczynić się do tego, że zwyczajnie złapie ich trema albo się rozproszą. Wiadomo, tak jak wcześniej mówiłem, ściany można wznosić, ale można je i burzyć. Pierwszymi burzycielami tej umownej czwartej ściany byli starożytni Grecy. To się mówi breaking the fourth wall, czyli burzenie czwartej ściany. Antyczni aktorzy przerywali w pewnym momencie swoje role, swoje monologi, by zwrócić się bezpośrednio do widowni, do widzów, naruszając, powiedzmy, właśnie tą cienką granicę, konsternując całkowicie widownię i jakby wprowadzając ich w dialog troszeczkę, sprawiając, żeby w pewnym momencie wzięli aktywny udział w tym przekazie, którym była właśnie chociażby ta antyczna grecka sztuka. Zwolennikiem burzenia czwartej ściany był 20-wieczny dramatopisarz niemiecki Bertolt Brecht. On pisał i pokazywał publiczności jakby różne tabliczki z podpowiedziami na zasadzie: teraz wszyscy wzdychają, teraz wszyscy się śmieją, teraz wszyscy klaszczą czy się oburzają. Innym gościem, jeśli chodzi o rozbiórkę czwartej ściany, był wszystkim znany, doskonale kojarzony William Shakespeare. I reasumując, powiedzmy, ten historyczny wstęp, tą pewną teatralogiczną genezę, zabiegi tego typu czasem służą wprowadzaniu efektu obcości, to jest z jednej strony, czasem rozbawieniu lub całkowitemu zaskoczeniu, ale zawsze naruszają granicę między odbiorcą a dziełem, taką cienką, imersyjną linię. I już wtedy, już w starożytnej Grecji, dzięki tego typu zagrywkom, mechanizmom, możemy teraz, w dzisiejszych czasach, zwrócić uwagę na niesamowitą moc ingerencji i interakcji. Czyli nie są to, powiedzmy, jakby takie światy bezpośrednio od siebie odseparowane, czyli jest twórca i odbiorca. Tak do końca nie jest. W gry możemy ingerować, nimi sterować. Tak samo wtedy była ta namiastka, taki troszeczkę protoplasta interaktywności. To było właśnie to, ten czynny udział, kontakt, konwersacja, rozmowa, dialog, cokolwiek właśnie między widzem a aktorem, który postanowił zburzyć tą czwartą ścianę, czyli naruszyć tą niewidzialną granicę. Przejdźmy sobie teraz oczywiście do gier i wymienię tutaj kilka takich elementów, które są topowym, sztandarowym przykładem burzenia czwartej ściany przez twórców w grach komputerowych. Na pierwszy rzut idą wszystkie możliwe tutoriale, czyli misje, zazwyczaj początkowe, mające na celu ułatwić nam poruszanie się w grze, mające na celu ułatwić nam poznanie meandrów rządzących rozgrywką, mechaniką, sterowaniem i tak dalej. Czyli żeby kucnąć, trzeba zrobić to, żeby podskoczyć, trzeba zrobić to, żeby rzucić granatę, trzeba wcisnąć G. Wiadomo, że osoba, która gra w grę na przykład wojenną, jest żołnierzem, wczuwa się w klimat, nagle widzi komendę, żeby rzucić granatę, wciskać, trzeba wcisnąć przycisk G, to jest naruszanie, zburzenie czwartej ściany. Czyli w tym momencie przekaz, gra komputerowa, nie jest stuprocentową imersją, tylko jest troszeczkę burzona, to jest bardzo delikatne burzenie, zaraz opowiem o takich hardkorowych wersjach, to jest takie obligatoryjne, po prostu obligatoryjne, konieczne zburzenie czwartej ściany właśnie za pomocą koniecznej wiedzy, którą trzeba graczowi przekazać, by on mógł grą sterować i przede wszystkim mógł się w niej odnaleźć. Mega hardkorowe zagrania to są różnego rodzaju easter Egi. To jest trudno mocniejsze wypierdzielenie czwartej ściany w kosmos. To są jawne zagrywki ze strony twórców. Oczywiście one są skrzętnie poukrywane, nie są, powiedzmy tak, bezczelnie od razu podane na tacy, ale co nie zmienia faktu, że to są takie elementy, po odnalezieniu, odkryciu,
których widz zdaje, przepraszam, gracz zdaje sobie sprawę, fuck, to nie jest gra. Znaczy, no dobrze mówię, to nie jest rzeczywistość, to jest tylko gra. I easter eggi o tym, powiedzmy, przypominają bardzo dotkliwie, konkretnie. Z kolei te tutoriale, no, to jest kwestia nieunikniona i zrozumiała. Także w kwestii dzisiejszych rozważań tutoriale to jest obligatoryjny light. Z kolei wielkanocne żarty to jest ukryty hard. Podam wam przykład kilku takich hardów, które nie były koniecznie easter eggami, ale które bawiły się właśnie konkretnie burzeniem tej czwartej ściany. Mianowicie na pewno kojarzycie grę Batman Arkham Asylum. Chodzi mi dokładnie o ten etap korytarzu oddziału intensywnej terapii, gdzie nagle na naszym ekranie pojawiają się pewne defekty wizualne, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli coś szwankuje z naszym sprzętem, coś z kartą się dzieje, przegrzewa, coś nam strzeliło w jakimś komponencie hardware'ze. Ja znam wiele osób, które w tym momencie wyłączyło kompa, rozebrało kompa, zobaczyło, czy coś się z nim nie stało. A tak naprawdę to był cwany, specjalny, umyślny zabieg twórców, by tą czwartą ścianę bezczelnie zburzyć i wprawić nas w panikę, konsternację, zadumę. To też pokazuje, jak można ludźmi manipulować, ich odbiorem, ich uczuciami. Wiadomo, mówi się, nie manipulujesz, jesteś manipulowanym. Gry to robią i mają na to różne sposoby. Kolejny przykład. Na pewno kojarzycie Metal Gear Solid, popularnego MGS-a. Mianowicie swojego czasu pojawił się tam pamiętny boss Psycho Mantis. Gdy pojawił się ten, to była gra na konsoli, pojawił się właśnie ten boss, w tym momencie zaczęło coś krzaczyć się z dźwiękiem, z muzyką, z obrazem. Pad zaczął dziwnie się zachowywać, wibrować. W tym momencie jedynym sposobem, by tej sytuacji zażegnać, było przełączenie pada do innego gniazdka. W tym momencie wszystko ulegało pewnej normalizacji. Można chwalić, bądź można negować tego typu pomysły. Innowacyjne to są w sumie patenty, lub posądzić je o przeszkadzanie w zanurzeniu się w opowieść i przesadnie bezpardonową w sumie ingerencję w przekaz. Zostawiam to waszej ocenie. Podajcie jakieś swoje najbardziej hardkorowe momenty burzenia ściany, gdzie były one przyjemne, wkurzyły was dokumentnie. Uważacie, że tego typu zabiegi są dobre podczas konstrukcji programowania gry komputerowej, czy niekoniecznie? Ja osobiście zjawisko burzenia czwartej ściany uznaję za mechanizm bardzo ciekawy, który przywodzi na myśl troszeczkę budzenie z hipnozy. Tylko jeśli chodzi o gaming, to hipnoza w naszym rozumieniu jako graczy chodzi właśnie o tą imersję, czyli zaburzenie. Czyli w mojej ocenie gry powinny owy zabieg uskuteczniać dalej, pod warunkiem, że będą robiły to w sposób przede wszystkim pomysłowy, gdzie ingerencja nie przyniesie po prostu skutku, efektu odwrotnego od zaintrygowania, ciekawości, czegoś w ten deseń, a nie właśnie w żalu, wzburzenia wściekłości, coś w tym stylu, żeby to było, powiedzmy, w sposób pamiętny, z uczuciem, delikatnie robione. No, nie ukrywajmy, bo odbiór medium interaktywnego to relacja bardzo delikatna. Nie wszyscy są właśnie na ową imersję podatni, wyczuwają ją, dają się wchłonąć, pochłonąć, wciągnąć, stracić kontakt ze światem realnym. Dlatego trzeba to robić po prostu z głową i pomysłem. Dziękuję wam serdecznie. To był kolejny ludologiczny wykład waszego Rojcia. I w ramach rojomendacji chciałem wam bardzo serdecznie polecić utwór I Think I'm Paranoid formacji Garbage. Bardzo miło wspominam właśnie ten zespół. Bardzo fajne kawałki, bardzo fajna muzyka. Pamiętam, że w głównej wokalistce nawet swojego czasu się mocno
podkochiwałem, bo bardzo specyficzna uroda, tak, ni to piękna kobieta, ni to przebrzydła kobieta, do końca nie wiadomo, przede wszystkim bardzo intrygująca, ale nie musicie się skupić na niej, skupcie się na tej zajebistej nucie. Powtarzam, Garbage, I Think I'm Paranoid w ramach rojomendacji, jeśli chodzi o film, serdecznie polecam wam film Warrior. Film Warrior to jest obraz, który polecił mi jeden z was, że koniecznie powinienem go zobaczyć. Bardzo ci za to dziękuję, anonimie. Była to fantastyczna przygoda. Film długi, niesamowicie wciągający, wzruszający, ciężki, fenomenalna rola, kreacja, powrót Nicka Nolte. Główni bohaterowie, sama animacja wszystkich walk zrobiona fenomenalnie pod kątem udźwiękowienia, basów. Fantastyczna przygoda, fantastyczna historia, kilka bardzo fajnych, fabularnych twistów. Strasznie lubię takie filmy, bo to jest naprawdę kino z prawdziwego zdarzenia. Także film Warrior z tego roku specjalnie ląduje dla was od Wajszego Rojcia wraz ze wspomnianą nutą I Think I'm Paranoid, Garbage. Do wszystkiego macie linki w opisie. Dziękuję wam serdecznie. To był wasz Rojcio. Boom, headshot, cheeky cheek. Tarcza, Gwardio!